Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witamy po dłuższej przerwie w Miasto Czytaniu, bo trochę nas nie było, musimy się na początek z tego wytłumaczyć, ale albo nie, wytłumaczymy się no, na koniec, albo wytłumaczymy się rozmową. Ale chyba wszyscy rozumieją, że taki od 24 lutego nastąpiła trudny przerwa. Czas. Dokładnie, ale wracamy. No ale wracamy i wracamy z pełnym impetem. Właśnie Agata Twardoch. Jej. Architektka, urbanistka, naukowczyni, badaczka. Inżynierka. Coś jeszcze? Autorka. Profesorka. Promotorka. I wiele innych słów, które doprowadzają jakby debatę publiczną w gronie... Do czerwoności. Absolwentów i absolwentek politechnik i szkół technicznych do szału. Czy tam czerwoności? Bądźmy szczere. Słuchajcie, ja sobie zrobiłem research przed tą rozmową na wykopie i tam jeszcze masz jeden przymiot, mianowicie komunistka. A nie, no to... No ale dobrze, widzimy się tutaj za sprawą twojej najnowszej książki Architektki i pewnie trochę o niej porozmawiamy, ale nie tylko, bo jest mnóstwo innych różnych tematów, które pewnie będą nas wiercić i kręcić tutaj. No ale faktycznie może od tej książki zaczniemy sobie. Może zacznijmy, ale ponieważ... Jakby to powiedzieć, jesteś w ciągu spotkań i rozmów na temat tej swojej najnowszej książki, to ja proponuję, żebyśmy zaczęli jednak od końca. Znaczy, jednak właściwie od, końca. Od początku. Od początku. Od początku. Proszę was. System do mieszkania. To była twoja pierwsza publikacja, właściwie książka naukowa sprowokowana twoją karierą naukową. Ona, wydana zresztą przez Fundację Benzmiana, z wielkim sukcesem rozeszła się wśród czytelników i czytelniczek. Sukcesem dlatego, że nie ma już właściwie ani jednego egzemplarza z tego nakładu i wszyscy ci, którzy mają okazję kupić tę książkę, są naprawdę szczęściarzami. Ta publikacja ma oprócz tytułu także podtytuł Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Coś mam z tymi podtytułami, nie? No, coś masz, ale także obszerna jest bardzo. Zawiera, no właściwie jest kompendium wiedzy i kiedy tutaj w księgarni dostajemy takie pytania, a co to właściwie jest i dlaczego takie obszerne, no to mówimy, że to jest właśnie ta encyklopedia wiedzy na temat współczesnego budownictwa mieszkaniowego, o której każdy, kto się zajmuje architekturą, urbanistyką, czy też kwestiami mieszkaniowymi, powinien mieć w swojej bibliotece. Całe 2000 osób. Całe 2000 osób z przyległościem. No dobrze, ale Agata, powiedz trochę o tej swojej pierwszej książce, to znaczy jak ci się pisało przede wszystkim. No to rzecz zupełnie naukowa, czyli z innej kompletnie bajki niż twoja najnowsza książka. I tutaj rzeczywiście przeskoczyłaś z jednego świata, bardzo uporządkowanego, wszędzie przypisy, wszędzie odniesienia, wszędzie cytaty z literatury fachowej do książki bardzo popularnej, popularyzującej właściwie, no nie wiem, obłaskawiającej pewne kwestie w takim formacie pop. No i też emocjonalnej troszeczkę, prawda? Tak. Ale ta też jest trochę. No dobra, to zacznijmy od tego systemu do mieszkania. Tak, no to właściwie nie jest moja pierwsza książka. To jest moja pierwsza książka, która ujrzała światło dzienne, bo wcześniej były takie całkiem naukowe, więc ja bym ją traktowała jak taki krok pomiędzy. No ale jednak to jest chyba bardziej docelowa dziedzina, jaką się będę zajmować, taka forma. Jak mi się pisało, to oczywiście trudno, no bo trudno 10-15 ile tam tych lat badań naukowych streścić w jednej książce. No i przez to, że chciałam wszystko opowiedzieć, to ona właśnie tak wygląda. Teraz już, na szczęście następne już takie nie będą, bo już raz wszystko opowiedziałam, to już teraz mogę mówić po kawałku.
Natomiast no, to, co, z czego najbardziej jestem zadowolona, to jest właśnie to wychodzenie z taką nauką trochę hardkorową jednak do szerszego odbiorcy. Bo mnie się wydaje, że jak tą naukę uprawiam i ją wkładam do szuflady i ona wychodzi w nakładzie 3 egzemplarzy dla 7 recenzentów, to bez sensu jest zupełnie. No po co ta praca? Ale myślę, że to faktycznie przyszłość publikacji naukowych, przynajmniej w tej naszej branży architekturze, że powinniśmy jednak celować i powinnyśmy w książki i publikacje, które będą jednak bardziej popowe w kontekście tego, żeby wychodziły do szerszej społeczności. No ja jestem 100% przekonana, że to musi być przyszłość, no bo po co się mamy okopywać i zamykać w tej wieży z kości słoniowej? No i dlatego tak o tym emocjonalności się też zainteresowałam, no bo to też jest taki trochę eksperyment i z mojej strony trochę ryzyko, bo ta książka trochę tej mnie w sobie ma trochę emocji, co w przypadku prac naukowych nie jest za dobrze widziane, ale jak widać udało się. Dobrze, i teraz tak, ten system do mieszkania, on tak naprawdę nie pojawia się z niczego. Wcześniej no jednak ten problem mieszkaniowy, ten deficyt mieszkań, jakość mieszkań dostarczana przez wolny rynek, one przygotowały grunt i ciekawość do tego, żeby o tym poważnie porozmawiać. I tutaj ty jesteś identyfikowana właśnie z taką dyskusją, którą proponujesz, innego rewolucyjnego podejścia, może rewolucyjnego to jest to świetne słowo, ale podejścia, które wydaje się po prostu być naturalne w naszych czasach, przemyślenia tych praktyk, które są nam ze względu na przyjęty system ekonomiczno-gospodarczo-polityczny w tej chwili jedynie dostępne. I teraz ta książka się ukazała no 3 lata temu już. Agata, jak ty widzisz pracę, którą ten twój, jakby no nie tylko ta publikacja, ale też rozmaite twoje wystąpienia udzielasz, jesteś widoczna w prasie, w radiu, w telewizji, a nawet w internetach. Czy ty widzisz jakąś zmianę na tym polu? Tak, oczywiście nie przypisuję sobie całej zasługi, bo duch się zmienia czasów i wchodzą inne rzeczy do głównego nurtu, no ale sam fakt, jutro jest wtorek, jutro idę na komisję sejmową opowiadać o tym, co tu się dzieje, no więc wyraźnie to wychodzi poza taką naszą bańkę. Ja też się zrobiłam trochę bardziej radykalna od czasu wydania tej książki, tam jeszcze to hasło prawa do mieszkania się tak pojawia dosyć nieśmiało. Teraz już bym zupełnie nie miała oporów przed używaniem tego określenia. Także to się zmienia, zdecydowanie. No, aczkolwiek dalej tam od komunistki mi się. Ale to uważasz, że taka często radykalność obecnie jest faktycznie potrzebna i już nie ma miejsca na stanie takie troszeczkę w rozkroku, że boimy się czegoś nazwać po imieniu? No myślę, że tak, że już trochę, bo przez jakiś czas trzeba było tak dosyć ostrożnie, żeby nie zostać wyrzuconym zupełnie poza nawias debaty, nie? No bo trudno od razu wejść na sztandarach z jakimiś bardzo radykalnymi hasłami. No i w momencie, kiedy już otwarliśmy trochę drzwi do tej debaty, no to już można teraz te prawdziwe postulaty zgłaszać, no ale też należy tłumaczyć, nie? No co to znaczy prawo do mieszkania, to nie znaczy, że teraz bym chciała wszystkim rozdać mieszkania, które tutaj wybudowano. Także wydaje mi się, że już czas nadszedł. Dobra, a w tej chwili też jesteśmy no w takim szczególnym momencie, kiedy rozmowa o mieszkalnictwie, o mieszkaniach, o dostępności mieszkań, o rynku mieszkań, o tym, jak szybko powinno się potrafić nadążyć za potrzebą posiadania mieszkania, czy też właściwie schronienia, to jest w tej chwili tak mocno podkręcane przez okoliczności, w których się spotykamy. Trwa wojna w Ukrainie, agresja rosyjska zmieniła część kraju w no, zgliszcza. Uchodźcy znaleźli się w dużej części na zachodniej części Ukrainy i w naszym kraju. I teraz ci wszyscy ludzie gdzieś oczywiście muszą mieszkać. Tutaj fantastyczne zachowanie nas jako sąsiadów, którzy ugościliśmy często w naszych prywatnych domach uchodźczynie, dzieci, osoby starsze, no to nie rozwiązuje sprawy. Widziałam, że w Ukrainie już zaczynają się pojawiać tymczasowe miasteczka
nawet wysyłane z Polski, to są kontenerowe, więc to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Jak ty w tej sytuacji widzisz, że tak powiem, ten problem, którym się zajmujesz, czyli dostarczenia wysokojakościowej, no wysokojakościowej w rozumieniu takich prawa do mieszkania, oferty mieszkaniowej? Znaczy, no taki kryzys uchodźczy będzie zawsze kryzysem, zawsze takim sytuacją nadzwyczajną, więc no to była świetna reakcja, że udało się bardzo szybko te uciekające osoby gdzieś pomieścić. Ja nie sądzę, że my jesteśmy w stanie być w ogóle przygotowani na coś takiego, no ale dalej tu jest kwestia po pierwsze narzędzi i tego zasobu publicznego. Rzeczy, które mają jakąś pojemność i możliwość szybkiego reagowania. Czyli jeden to jest zasób publiczny, społeczny, czy generalnie wyciągnięty z rynku. No i on jest nam po prostu potrzebny. A druga sprawa to są narzędzia, które mogą interwencyjnie na przykład wykorzystywać też jakieś części zasobu prywatnego. Natomiast tak czy tak, no ja tak bym się zdarzyło, uważała, że właściciele na przykład biurowców stojących wolno udostępniali, przystosowywali je do potrzeb osób uciekających, czy nie wiem, jakieś zasoby publiczne, także nie wiem, wolno stojące jakieś magazyny, czy Wszyscy znamy te przykłady. Ale to są wszystko te rozwiązania tymczasowe i ja trochę myślę, że to jest ważna sprawa, ale ona jest trochę bardziej oddzielona od całego systemu. Musi być tam jakimś fragmentem. Mi się wydaje, że z tych ostatnich wydarzeń to te stopy procentowe i inflacja to jest najlepszy taki papierek lakmusowy, czy takie sprawdzenie, że, no, że jednak ta droga, którą obraliśmy, to nie była najlepsza. Myślałam, że powiesz coś o tym, że architekci i architektki dzisiaj się zmożdżają, wysilają się, żeby wymyślić rzeczywiście takie przyjazne systemy do mieszkania tymczasowego. Studio projektowe Balbec kijowskie zaproponowało dość szybko ciekawą formę tworzenia takich tymczasowych osiedli z dużą ilością zieleni, z malutkimi podwórkami, rzeczywiście z taką jakąś przestrzenią publiczną, z oddechem. To nie są te rzędy kontenerów, które są takie smutne i przygnębiające. I ta propozycja faktycznie ona pojawiła się bardzo szybko i też ucięła takie głosy, które się pojawiały na zachodzie, że my teraz wam pomożemy, przyjedziemy wam, zrobimy, zbudujemy, zaprojektujemy, zaplanujemy. Takie bardzo, jakby powiedzieć, tradycyjne w swoim paternalizmie wobec zdolności Europy Wschodniej gesty. Jak mamy po nazwisku kogoś wyciągnąć, to oczywiście Sir Norman Foster tutaj już koło nas stanął i się objawił. Prawdopodobnie ze swoim bardzo szczerym i dobrym gestem. Natomiast ciekawe i fascynujące jest obserwowanie tego, jak właśnie to młode pokolenie architektów, architektek tutaj w naszym regionie odpowiada na lokalne problemy. I to także jest jeden z twoich postulatów. To znaczy, słuchajmy siebie nawzajem tutaj. To na pewno, no ale to jest po wojnie poprzedniej, po drugiej wojnie. Też był taki zryw architektów, którzy wymyślali równe rzeczy i właściwie wcześniej międzywojenna architektura mieszkaniowa jest też bardzo mocno taka. Więc wydaje mi się, że architekci to w sobie mają. Oni potrzebują być potrzebni i w ogóle, a takie miejsce jest super możliwością do tego testowania właśnie, do szybko, sprytnie. Także no, to jest fajne, o czym mówisz, ale mnie to jakoś nie dziwi. No, tego bym się spodziewała, że to będzie. Widać to w ogóle na różnych skalach, nie? I tego, co nasi architekci ze studentami z Jurek Łądka i Hubert Tramer, jak budują te konstrukcje, jak to się rozeszło po całej Polsce. Konstrukcja Szigeruban. Konstrukcja tak. Szigeruban, ale jakoś tam dostosowane, jak to się rozeszło po Polsce. Także no, mnie nie zdziwił ten taki zryw. Fajnie, że się zjawił, doceniam go, ale tego byłabym bardzo rozczarowana, gdyby on się nie pojawił. No dobrze, ale czy to jest dla ciebie jakiś kierunek na przyszłość? To znaczy, że oprócz wymyślania tego stabilnego systemu mieszkaniowego, który powinien po prostu budować nasze miasta, czy zwłaszcza to takie bardzo tragiczne objawienie się kryzysu wojennego, to nie powoduje, że powinniśmy oprócz budowania tych mieszkań mieć jednak plan B w postaci dobrego systemu mieszkań tymczasowych. Pewnie, no to tak, to rzeczywiście, no system ma to do siebie, że ma bardzo dużo różnych elementów i to ta tymczasowość też powinna być wpisana. Ja mam zawsze takie mieszane uczucia na styku takiej tymczasowości i
kreatywności i takiego zrywu, a jakości życia. Bo takie rozwiązania tymczasowe są czasami zachwycające i ekstra, można coś włożyć, podbudować, zabudować. Ja się sama tym zachwycam i piszę o tym, no ale to zawsze niesie ze sobą to niebezpieczeństwo obniżenia jakości życia na stałe. Jak już kogoś umieścimy w czymś małym, to on tam potem zostanie na... Wiemy wszyscy, że tymczasowe rozwiązania są najbardziej trwałe. No to kończąc ten wątek, to tutaj jeszcze i zmierzając powoli w kierunku twojej najnowszej książki, to jeszcze dobrze by było, żebyśmy wspomnieli o trosce. To jest architektura troski. Zajmowanie się uchodźcami, uchodźczyniami, zajmowanie się ludźmi w takim kryzysowym, tragicznym momencie, to jest jednak coś, co pozwala na uruchomienie tych wszystkich cech, które tradycyjnie łączy się z figurą kobiecą w architekturze. Ale ładne przejście zrobiłaś, no. No ale naturalne. To znaczy, jak tak. się rozmawia o architektach, o tym, że Philip Springer napisał ostatnio, że no właśnie ta twoja książka, to ona ma błąd w podtytule, prawda? Że to jest w ogóle absurd, to pytanie, które brzmi dokładnie, czy kobiety zaprojektują lepsze miasta, bo powiedział, no zaprojektują, oczywiście, że tak. No właśnie, ale czy to więc na pewno czy tak jest faktycznie prawda? No? Ja nie jestem taka pewna. I z mojego punktu widzenia to pytanie jest raczej pytaniem prowokacyjnym i takim otwierającym dyskusję. Ja generalnie to bym chciała, żeby na końcu właśnie już tych wszystkich rzeczy, takiej walki, którą prowadzę gdzieś, nie wiem dlaczego, ale te moje publikacje mają taki charakter trochę bojowy, żeby na końcu właśnie po prostu w system projektowania włączani byli wszyscy, niezależnie od płci, wieku i tak dalej. Miasto było życzliwe i otwarte i właśnie troszczące się o wszystkich, więc jest to trochę utopia, ale generalnie taki kierunek, w którym zmierzam, czyli po prostu chciałabym, żeby te kobiety dodać do zespołów, a niekoniecznie wymienić z nimi całe. No bo tutaj powiem szczerze, że bardzo pasuje mi do tego wątku akurat okładka książki, ważnej książki Philipa Springera, Zaczyn, o Zofii i Oskarze Hansenach. I to była taka, wydaje mi się, że pierwsza tak mocna prezentacja roli towarzyszącej architektowi żony, również zaangażowanej w działalność zawodową męża. I tutaj to pokazanie ich obojga na zdjęciu bardzo dobrze definiowało i definiuje no, sytuację chyba do dzisiaj też często obecną. To znaczy, że kobiety rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, występują w tych zespołach, ale no, jakby to powiedzieć, ich rola nie zawsze jest wiodąca. Czy nie zawsze jest widoczna również. I jest właśnie tutaj to uwidocznienie to jest, na okładce tak. też jest takie ważne. No, co tu dużo mówić? No, masz rację. Tutaj aż osiedle się jakby zbuntowało. A wydaje mi się, że to też widać w książce chyba wcześniejszej, 13 pięter Filipa, gdzie w tej części poświęconej WSM-owi tam się przewijają te postaci kobiece dosyć mocno. No bo one były w jakiś sposób bardzo mocno widoczne i w tej architekturze międzywojennej, i w tej architekturze zaraz powojennej. Tam mamy kilka bardzo znanych i silnych nazwisk architektek. Agata, a co byś chciała osiągnąć tą książką? Bo książki też się pewnie po coś pisze. Nie tylko po to, żeby pokazać... Tą. Tak, tak, dokładnie. Tą książką, tą swoją. Tą naszym pretekstem dzisiejszego spotkania. Co bym chciała osiągnąć? No, chciałabym osiągnąć, żeby kobiety były po prostu traktowane jak równoprawne osoby w świecie architektury i urbanistyki. A co czujesz, jak wchodzisz na uczelnię i widzisz, że tak się nie dzieje? Że te historie, które przytaczasz w tej książce... One wciąż są. W sensie, ja ostatnio miałem taką rozmowę ze studentkami z drugiego roku, które powiedziały mi, że za czasów liceum one w ogóle nie rozumiały, o co to larmo, że architekt, architektka, dlaczego te kobiety się tak buntują. Po dwóch semestrach momentalnie zrozumiały i zmieniły zdanie i stwierdziły, że okej, wiedzą o co chodzi, ale najgorsze jest to, że za bardzo nic nie mogą zrobić. Zresztą kiedyś o tym rozmawialiśmy, że struktura uczelni jednak jest taka, że każdy ruch przeciwko w jakiś sposób danemu wykładowcy sprawia, że jest to trochę odbierane jak ruch przeciwko uczelni i one się bardzo często boją tego zrobić, bo boją się spaprać sobie karierę na uczelni w jakiś sposób. Mnie się wydaje, że czasami, bo to się jednak jakoś tam zmienia, już bardzo dużo
ja jednak zauważam jakąś tam zmianę. Mhm. I ona jest i pokoleniowa, i jednak wyszły różne rzeczy do głównego nurtu, o którym się kiedyś nie mówiło. No mnie też zajęło wiele lat, żeby zdać sobie sprawę, że jednak coś jest nie tak, bo byłam tak bardzo zanurzona w tej rzeczywistości, że w ogóle nie widziałam, że mogło być inaczej. Ale wydaje mi się, że też dużo rzeczy można robić w miękki sposób, czyli po prostu bez żadnych tam akcji, pisania do rektora, bo to są jakby najgorsze rzeczy, tylko po prostu porozmawiać. I jak wiele tych osób de facto nie ma takich, przynajmniej tak wychodzi z tych rozmów, które prowadzę, że to nikomu nie chodzi, żeby tak naprawdę tobie zrobić krzywdę. Te historie różne, które tu przytaczam, często wychodziły od bardzo życzliwych mi profesorów. No, najbardziej taką uderzającą historią jest taki profesor, był już nie żyje, niestety, z Politechniki Krakowskiej, który był w stanie przez całą salę konferencyjną krzyknąć do mnie: świetne wystąpienie, ale najlepszy to ma pani biust. I jakby on mnie uwielbiał w ogóle poza tym. On nie miał takiego przekonania, że to jest okropne, co on robi. No i mnie zawsze brakowało jaj, żeby z nim pogadać, bo byłam jednak dużo młodsza. Ale wydaje mi się, że to się czasami da załatwić. Ale no myślisz, że to jest zmiana po prostu pokoleniowa i po prostu musimy poczekać. To jest bardzo smutne z jednej strony, nie? Że po prostu musimy poczekać, aż ta starszyzna, która ma swoją drogą bardzo imponującą wiedzę, odejdzie. I to jest, kurczę, jednak smutny wniosek, ale prawda? Ale może to właśnie niekoniecznie czekaj, aż wszyscy umrą, ale właśnie porozmawiajmy z nimi. Myślę, że to się czasami da zrobić. Tutaj trzeba wspomnieć bal architektek i pozdrowić je. Zawsze bardzo serdecznie. To wspaniała jest praca, którą dziewczyny wykonują, i najnowszy notes na 6 tygodni to jest okładka od balu architektek. Ale zanim przejdziemy do następnych części, czyli bo jesteśmy bardzo ciekawi tego, co ty czytasz, po to, żeby wzmocnić te swoje postawy i też, tak jak mówisz, jednak ewoluującą w tobie waleczność, to pokażmy takie, jakby to powiedzieć, obowiązkowe lektury właśnie w tym nurcie. Gdzie są architektki? To bardzo ważna rzecz, wydana przez Centrum Architektury. Tutaj architektki w serii Architektura jest najważniejsza seria, także rozmów. Pewnie przeczytałaś przed napisaniem swojej książki, no bo formuła jest podobna, to także przedstawienie. Jest też druga kobiecy. Pionierki, nie? Bo jest tak, jest też pionierki. No widzę, że przeczytane. O, wspaniale. Tak, Ewa Mańkowska Green się ucieszy, że jej książki są czytane, wydawane przez nią. Zmiana perspektywy. Historia polskich architektek. To jest z kolei taka książka, którą przygotował duet. Matka, córka Magdalena Jeleńska i Maria Jeleńska. To są także wywiady z architektkami ilustrowane rysunkami. Wydaje się, że to jest taka książka przygotowana do tego, żeby właśnie to najmłodsze pokolenie zaopatrzyć już w taką pewność siebie i podejście do swojego zawodu, bo architektek dzisiaj studiuje znacznie więcej niż mężczyzn. To zaraz. Tak? Dobrze. Nie, no to już mnie ten paluszek mnie tak zaintrygował. To no bo Łukasz zapytał, po co napisałam tą książkę. No ja powiedziałam o jednym powodzie, a nie powiedziałam o tym drugim, że zależało mi na tym, żeby właśnie te architektki, których teraz jest coraz więcej, miały też inne wzorce bycia architektkami, poza tymi naprawdę męskimi, które są na pierwszych stronach gazet i magazynów, i z kilku architektów już wyszło do nawet trochę mainstreamu. Mhm. Przepytywałam znajomych, czy myślą, kogo jest więcej, architektów czy architektek. No i mimo, że to byli moi znajomi, to większość jednak mówiła, że architektów, co właśnie nie jest prawdą. I dlatego mi się wydaje, że o te wzorce chodzi. Także tutaj jesteśmy również w jakimś zgranym duecie. Fajnie. To no dobrze, teraz przejdźmy do części czytelniczej. W sensie wybierałaś książki, które czytałaś albo może chcesz przeczytać, więc możesz się pochwalić, co tam ciekawego wybrałaś. I też powiedz proszę, czy jak piszesz, to czytasz? Czy też musisz je wyizolować, żeby coś sensownego... Wszystko robię naraz. A możemy... No. Jak piszę, to czytam. Jak czytam, to piszę. Czytam w różny sposób. Już sobie zrobiłam taki podział, że takie książki bardziej naukowe i bardziej... Mhm.
faktograficzne. Czytam na papierze albo na czytniku, ale całkowicie się już z beletrystyką przerzuciłam na słuchanie. Już nie daję rady. Żal mi tego, bo to było kiedyś moje ulubione zajęcie, czytanie książek, ale już po prostu doba ma za mało godzin, więc tamtych słucham w audiobooku i dużo fajnych też ostatnio słuchałam. A jeżeli chodzi o takie, tu wybrałam takie książki, które są na mojej liście i jeszcze nie przeczytane do końca, więc te to mogę jedynie polecić, no ale nie mogę ich zrecenzować. Ja będę je pokazywać, a ty będziesz nam mówiła, dlaczego cię zaintrygowały. Okay. Tam mnie zaintrygowało, ponieważ ja mam... Jest to też jakąś pewnego rodzaju tajemnicą poliszne, że ja mam różne tatuaże, które różne są statementami moimi. Teraz mam... Może nie. Powiedz! Od przedwczoraj mam Sady Żoliborskie tatuowane. Sady Żoliborskie. No więc jeszcze nie poszłam w ten wątek, no bo to są śląskie klimaty, one są dla mnie też bardzo ważne, więc myślę, że to jest na kiedy góra kierunek. Świętej Anny. Okej. Okay. Jest to jakaś propozycja. Jest dobrze. To jakaś propozycja, więc nie znałam takiej książki, bardzo mnie zaciekawiła. No dla mnie w ogóle jest ciekawe są te wszystkie pozycje. To już jest, przechodzę tu do następnej pozycji, jakby zmiany paradygmatu. Mhm. No, moją ulubioną książką był Kapitalizm Kacpra Płockiego. Gdzieś tutaj jest. I on był dla mnie super ważny. Zmienił moje myślenie w jakiś tam sposób bardzo mocno. No więc teraz szukam więcej takich lektur. No bo my architekci i architektki, urbaniści, nie mamy takiej po studiach bardzo szerokiej bazy lekturowej. Ja się staram to trochę zmieniać i zmuszam moich studentów i studentki do czytania z różnym skutkiem, ale jak ja kończyłam studiów, to nie było takie bardzo popularne, więc no, nadrabiam i wchodzę w różne inne dyskursy i paradygmaty i zawsze się bardzo dziwię, dlaczego jak ja już się jednej rzeczy nauczyłam, to potem się muszę zacząć zajmować inną, nie? Wyuczyłam się jako architektka, to się zaczęłam zajmować urbanistyką, no to zaczęłam być dobra w urbanistyce, to zajęłam się pisaniem. No więc może tak musi być. Ale to jest ciekawy wątek, dlatego że to rzeczywiście jest ważne, żeby ta półka z książkami jakby to powiedzieć, profesjonalistów, czy profesjonalnie zajmujących się osób projektowaniem miast, żeby ona była naprawdę długa. No i różnorodna, prawda? I różnorodna. Że tak. To jest jednak ważny klucz do zrozumienia różnych aspektów. Aczkolwiek to powinien być pierwszy krok, drugim krokiem powinna być współpraca międzybranżowa, która też jest bardzo rzadko spotykana, tak mi się wydaje, nie? Że jak te książki otworzą to całe towarzystwo na różne branże społeczne, fantastycznie. Absolutnie fantastycznie. No ja mam takie szczęście, że to czym się zajmuję jest jednak bardzo interdyscyplinarne i we wszystkich takich jakichś pozauczelnianych miejscach, gdzie się spotykam, to są głównie geografowie, ekonomiści i ekonomistki, socjologowie i socjolożki, także w sumie nawet to jestem zazwyczaj jedyną osobą ze swojej działki. Ale mam wrażenie, że wszędzie, gdzie się pojawia ta ekonomia, to już właśnie się pojawia ta interdyscyplinarność, że ekonomia jednak jest taką branżą, która bardzo, bardzo łączy, nie? I jej bardzo brakuje w tym świadku architektonicznym. Tak, ale w ogóle taka ekonomia nowoczesna dla mnie też było odkryciem zrozumienie a propos ekonomii emocjonalnej. I teraz oczywiście mam na myśli ze trzy książki, ale w żadnej nie pamiętam tytułu, ale nobliści jakiś czas temu, to w napisach dodamy, tak, co miałam na myśli, dodamy. Prawda? Dodamy w napisach. No w każdym razie otworzyło mi to też bardzo mocno oczy na to, że ekonomia to nie jest taka dziedzina ścisła, że tam dodamy 2+2 i wyjdzie nam 4. No bo ja żyłam w jakiś czas w takim przekonaniu. Wiem też, że nie wszyscy ekonomiści sobie zdają sprawę z tego, że ona nie jest taką dziedziną, ale też się to zaczyna zmieniać i myślę, że to będzie dobrym krokiem w dobrą stronę. To, co ci chodziło, to jest ekonomia behawioralna, właśnie, która zakłada istnienie różnych heurystyk, czyli błędów poznawczych, jakichś samooszukiwań się takich zjawisk psychologicznych, które no, opisują to, w jaki sposób człowiek manipuluje,
informacjami, które przyswaja, no a jednak procesuje je w taki sposób, żeby na przykład były dla niego korzystne. Albo, to jest zresztą fascynujący obszar, ta ekonomia behawioralna to rzeczywiście jest fascynujący obszar, ale ja dlatego tutaj zmieniłam trochę kolejność tych książek, które wybrałaś, żebyśmy pokazali najnowszą książkę Joanny Erbel, Wychylone w przyszłość. To jest bardzo ciekawe zaproszenie do tego, żeby pomyśleć o tym, jak zmienić świat na lepsze. I oczywiście Joanna jest znaną osobą, która się specjalizuje w takich kwestiach miejskich, także mieszkaniowych. Rozumiem, że lektura tej książki jest jeszcze przed tobą. Tak, no to jest nowa książka, jeszcze nie zdążyłam. Ale to jest właśnie przykład takiej osoby, która no, trzyma radar, powiedzmy, 360. Tak? To takie jest działanie, które zbiera informacje z różnych stron. Ja jestem już w trakcie lektury tej książki i muszę powiedzieć, że jestem absolutnie pod wrażeniem tego, jaką pracę wykonała na rzecz nas wszystkich Joanna, bo to jest ten rodzaj książki, który tak naprawdę wylistowuje te idee czy treści, o których dobrze jest wiedzieć, jeżeli chce się jakoś działać na rzecz, nie wiem, społeczności miejskich, czy jakąś mądrą przyszłość miejskości budować. Więc to na pewno, wiesz, to tak to jakoś tak. Na górze tego twojego myślę, że bardzo zachęcona zostałam. To nie była, wiesz, to nie była kubka ułożona z żadną intencją. No w ogóle książki Jany trzeba polecić. Poprzednią książkę o mieszkaniach na wynajem. Oraz wszystkie książki wydawnictwa Wysoki Zamek, bo dużo ciekawych idei pownosili do Polski. Te książki są i dobrze wydane i zawsze... Ja mam właściwie taką listę książek do polecenia studentom, a potem jest napisane wszystkie książki wydawnictwa Wysoki Zamek. I ja widzę, jak one zmieniają sposób myślenia tych młodych ludzi, naprawdę. Ostatnio miałam taką studentkę, która tam czegoś nie zaliczyła, ja jej kazałam przeczytać jakąś książkę wydawnictwa Wysoki Zamek. Ona sobie wybrała, jak rowery uratują świat, czy zmienią przyszłość, czy coś tam. I przyszła do mnie, żeby tam o tym opowiedzieć i najpierw rzeczywiście powiedziała, że no tak, wzięła tą książkę, no ale gdzie rowery i świat i w ogóle no tam przejrzy i powie, że zaliczyła i będzie, nie? Ale że potem zaczęła czytać i że to ją tak po prostu poruszyło i że rzeczywiście, i że tyle rzeczy zobaczyła i że ten świat rzeczywiście inaczej wygląda i że zaczęła jeździć do szkoły rowerem i że zaczęła opowiadać koleżankom i teraz wszystkim rozdaje, że to naprawdę są rzeczy, które zapalają nam tych młodych ludzi. Jak wynika z badań, po pandemii w Warszawie używanie rowerów do przemieszczania się jako środka transportu wzrosło o 18%. To jest naprawdę dużo. Ogrom. Właśnie ostatnio byłam na prezentacji tych wyników i to jest jakiś niesamowicie dobry wynik. Nie, absolutnie. Ale tak całkiem na boku mówiąc, to jeszcze w ubiegłym stuleciu, w XX wieku, był taki jeden, jakby to powiedzieć, wizjoner, czy też twórca jakiejś sekty, któremu się przyśniło, że po prostu nic nie jest ważne. Należy zbierać części rowerowe, dętki, utrzymywać w dobrej jakości i rowery, ponieważ to jest to, co przetrwa jako jedyny środek transportu po wielkiej, gigantycznej, nadchodzącej katastrofie. I on miał swoich wyznawców, do których my dzisiaj też się jakoś można się zapisać. Nie tak się zaliczamy, prawda? No. Ale to rzeczywiście on był wtedy opisywany jako taki wariat, wiecie, że tutaj w ogóle w erze totalnego rozwoju i kultu samochodu nagle ktoś mówi o tym, że rowery właśnie uratują świat. Nie, to kiedyś brzmiało jak kompletna fiksacja. No dobra, ale tutaj mamy ciekawą książkę o wytworach architektonicznych. Ja tutaj będę okrutna, ale jednak z epoki klasycznego archidziadersa. Tak. No i co tutaj? No mnie się w ogóle wydaje, że ona jest ta książka takim... Tu jest dużo papierków lakmusowych, mam wrażenie, w tych moich książkach. I ta jest też takim, po pierwsze, tym, że zaczynamy w ogóle patrzeć na te lata 90., 2000, jak na inną epokę. Zaczynamy dostrzegać, że one nas też w jakiś sposób ukształtowały. Że to, co myśleliśmy kiedyś, to niekoniecznie jest prawdą. Ja bym do tego dołożyła jeszcze książki Magdy Okraski, które teraz jest bardzo głośna, Nie ma i nie będzie.
Tak, znaczy jest u nas jak jest, najbardziej, tak? Zaraz jej poszukam. Ale ja jestem fanką tej poprzedniej Ziemia Jałowa. Dzień dobry, za chwileczkę. O Zagłębiu, która no, gdzieś tam dodaje, tutaj mamy ten splendor i to takie właśnie wszystko na bogato, jakby luksusowo, a tam mamy to ten Sosnowiec zostawiony, czy w ogóle to Zagłębie, zostawione poza nawiasem transformacji. No i coś, co pokazuje nam, że dało się wybrać inną drogę w różnych dziedzinach, i w architektonicznej, i w społecznej. Co też było dla mnie, no jak jakby to był moment, kiedy wchodziłam w dorosłość, te lata 90. czy w młodzieńczość? Młodzieżowość. Sam początek to młodzieżowości. Moje lata młodzieżowości, ale ja byłam święcie przekonana, że ta transformacja musiała tak wyglądać, jakby to się w ogóle nie pojawiało w narracji, przynajmniej w tej naszej klasie średniej niewielkiego miasta. Ta możliwość, inna możliwość. No trzeba było mieć rentowność, to wszystko musiało przynosić zysk. Jak nie przynosiło zysku, to trzeba było zamknąć. I co to jest ta rentowność, co jest ten zysk? W ogóle nikt tego nie negował. No więc tak, tutaj patrzymy na przeszłość inaczej. Dokładamy do tego Solpol, o którego nienawidziłam, jak byłam studentką architektury. Po prostu nie mogłam uwierzyć, że coś takiego powstało, a teraz się zaangażowałam w walkę, żeby go nie wyburzać. Także zmieniają nam się konteksty. Zaczynamy różne rzeczy doceniać, a różne rzeczy zupełnie inaczej traktować. No tak. Polecam. Jakby luksusowo też nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy książka. Także Aleksandra Stępień-Dąbrowska wraz z zespołem tworzy także taką stronę internetową, na której można znaleźć przewodnik po architekturze lat 90. w Warszawie. No dobra, ale tutaj mamy jeszcze taką rzecz. O, jest Rafał Matyja i Miejski Grunt. To no, jest książka, powiedzmy, która już się pojawiła kilka razy w Miastoczytaniu. A powiedz proszę, z jakiego powodu ona dla ciebie jest tutaj ważna? No to chyba jest jakiś podobny nurt trochę i do książki Pobłockiego, i do tej Magdy Okraski, jakiegoś innego patrzenia na Polskę w ogóle. Ja bym do tego jeszcze dodała już w ogóle w kategorii innego patrzenia na świat Grebera, którego uwielbiam i bardzo płakałam, jak umarł. Nie płakałam po papieżu, ale po Greberze. No właśnie, tego, że dorastamy do jakichś innych narracji i one już nie są takie niszowe, tak jak zaczęliśmy od tego, co jest niszowe, a co nie jest. Także, no a to jest do tego jeszcze też książka z wielkim researchem i taka rzetelna. Tak, to jest taka książka, która rzeczywiście jest no, kompendium wiedzy o polskich miastach. Właśnie nie wiem, tak trzeba było powiedzieć, że jakimś takim źródle miejskości. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, ten podtytuł nie kłamie. Nie kłamie. Nie kłamie. I mamy jeszcze tak, dwie książki, no? To jest rzecz jakby też na te czasy. Jak się umawiałyśmy z Bogną, to powiedziała, że ty będziesz głównie mówił, ja wiesz? No, on teraz będzie głównie mówił, ja tutaj tylko jeszcze skończę ten nurt żonglowania książkami. Mianowicie to jest bardzo ciekawa rzecz do czytania i to na teraz. No bo Skopie w 1963 roku zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Miasto zostało rzeczywiście bardzo mocno dotknięte przez tę katastrofę naturalną. I tutaj taki wysiłek odbudowania tego Skopie i podniesienia go no, jest treścią tej publikacji, fascynującej zupełnie ze względu także na swoją multiwątkowość i bogato ilustrowana, pięknie wydana. Rozumiem, że także znajduje się na twojej górce do czytania. Do czytania, tak. Do czytania. Tak, część z nich już takie są liźnięte, te jeszcze o tej tylko słyszałam, że fajna i no super dobra. Wydana jest. A tu komiks. A tu komiks, tak. W ogóle mi się podobają, to też jest, co jest
Jest, pojawiło się ostatnio kilka tych komiksów. Nie, nie. Patrzyłam na wydawnictwo, bo też część wydawnictw, treść komiksów wydaje Centrum Architektury, prawda? Tak. Pojawiło się trochę tych komiksów i one są moim zdaniem super. Ja je bardzo lubię. No a tutaj mamy jeszcze wątek kobiecy, prawda? I tej walki... O widoczność. O prawa autorskie. Także tu już właściwie przejrzałam ten komiks. Jeszcze go nie przeczytałam. Tutaj bardzo nam urosła ta... Widzę, że ty Magda budujesz wieżę. Tak? Nie wiem, czy ma być wyższa od ciebie, czy... Tak zaplanowałam, tak. Że zbudujemy... Do tej żeńskiej górki nam brakuje jeszcze niewidzialnych kobiet, prawda? Prawda. One też tutaj wielokrotnie już występowały jako bohaterki. No to już nie musimy ich stawiać. Miastoczytaniu. Słuchajcie. No to ważna część naszego programu została omówiona. Tutaj widać dowody, no to... No już było tak naprawdę, co czytasz, co piszesz, nad czym pracowałaś w kontekście systemu zamieszkania i architektek. No i tak naprawdę powoli zbliżając się do końca, nad czym obecnie pracujesz? Co ma być kolejne? Czy mamy cię trochę zezłościć na koniec, żeby kolejna... tak. Chwilowo to jeżdżę po Polsce. Zamiast pracować, ale nie, tak naprawdę to był taki jakiś przerywnik. Ja potrzebowałam jakiejś odskoczni po tych wszystkich naukowych perypetiach i składaniu wniosków i pisaniu 17 razy dorobków i wszystkim. Już miałam dosyć, więc potrzebowałam czegoś nie bardzo naukowego. Więc to był przerywnik. Ja taki jest mój plan. Chciałabym zabrać się za temat prawa do mieszkania właśnie, ale już w takim szerszym ujęciu i historycznym i trochę w romansie z ekonomią rozmawiałam. No mam tam już jakieś, może to będzie jakaś współpraca w ogóle interdyscyplinarna, bo wydaje mi się, że jest to hasło, które jest źle rozumiane i jak mówimy o tym prawie do mieszkania, to brakuje nam takich silnych argumentów, bo wszystko jest łatwo. Łatwo jest każdy argument zbić, nie ma pieniędzy, to się nie opłaca, nikt tego nie zrobi. I to są takie argumenty, z którymi jest trudno negocjować i wydaje mi się, że potrzebujemy jakichś twardych dowodów, twardych argumentów i taki jest mój plan. Nie, ale tego się błagać, że twardych spodziewamy. Twardych. Argumentów. No i to bym chciała, żeby to była moja następna naukowa książka, ale znowu w jakiś taki wydana sposób wychodzący z bańki. Ale nie porzucasz rozmów z architektkami? Na pewno nie, ponieważ już jestem umówiona na rozmowę z panią profesor Anną Bać, z którą miałam rozmawiać do tej książki, ale już naprawdę mi się po prostu czas skończył i tu trzeba było oddać. Jest mi strasznie głupio, że tak panią profesor wystawiłam, która jest zresztą, bardzo ją lubię i cenię i w ogóle i ma dużo do powiedzenia. No może czas ci się skończył, ale czy ci się pytania kończą do architektek? Nie. Dlatego, że ta faza rozmowy o tym, no właśnie takie pytania podstawowe, mam wrażenie, że one się już wyczerpują powoli po tych wielu latach i teraz przychodzi, no ta lista pytań się trochę musi zmieniać. Czy ty widzisz też w swoim sposobie rozmawiania z kobietami zaangażowanymi w architekturę, w urbanistykę, że jednak jest oczywiście ta potrzeba opowiedzenia gdzieś tam o tej fazie, kiedy było się, nie wiem, lekceważoną, kiedy było się osobą niezauważaną w tym zawodzie, czy nie wiem, o tych wszystkich fatalnych naprawdę przykładach, o których twoje bohaterki w tej książce mówią. Ale czy jest już w końcu ten czas, że wiesz, jako pierwsze pytanie wyskakuje jednak rozmowa o robocie? Ja bym tego nie traktowała, że to są o tym lekceważeniu. One są jakieś historie, jak się do tego dochodziło, bo mnie to też fascynuje, że jak się te dziewczyny znalazły w miejscu, w którym jestem i to, w którym są. I to niekoniecznie jest związane z tym, że miały podgórkę, bo były kobietami, no tylko mogły mieć podgórkę, bo był 89 w Polsce albo 80 w ogóle w Polsce, bo były z małego miasta, a nagle są w Nowym Jorku. Także ja bym tych takich pytań o początki nie traktowała w kwestii takiej feministycznej, bo w ogóle tutaj to jest ten tytuł jest taki i pierwszy wstęp jest taki, a potem jest o faktach i o tym, co te dziewczyny robią świetnego. Więc
wydaje mi się, że tu mi się nigdy nie skończą pytania, bo po prostu wybieram ciekawe rozmówczynie. One robią ciekawe rzeczy i ja się ich chcę dowiedzieć. I może inni się też chcą dowiedzieć. No pewnie. Słuchajcie. Przecież w ogóle... To jest tak, tak, oczywiście. Słuchajcie, nam też się pytania nie kończą, ale my kończyć powoli musimy, aczkolwiek moglibyśmy tu jeszcze siedzieć i rozmawiać pewnie bardzo... Dokładnie. Dokładnie no tak. Właśnie. Więc co, no trzymamy kciuki za twój tur po Polsce, żeby był jak najbardziej płodny w różnego typu ciekawe spotkania. Poza tym, co jeszcze czytam, to czytam prace naukowe. Domyślam się. Które muszę recenzować. Ale to świadczy o tobie jako naukowczyni, że jednak je czytasz. Ale też pozdrawiasz swoich studentów, studentki, ja których też tak... prace też czytasz. Patrzę znacząco na Łukasza. Agata Twardoch, Bogna Świątkowska. I wystarczyło wspomnieć jakąś pracę, prawda? Zaliczeniową. I od razu. Żegnamy się. Od razu zmiana tematu. Pa. Do zobaczenia. Co? No, tego piszę? Tak, tak. Wiesz co, generalnie o dźwięku... To jest praca jaka? Doktorska. Piszesz pracę doktorską? Okej, okay. O czym? O dźwięku w mieście. A kto jest twoją promotorką? Promotorką jest taka pani, profesorka, Agata Twardoch. Nie wiem, czy kojarzysz. Mieliśmy ją chyba zaprosić. Nie przyszła. Spóźniła się. Mhm.